kilka słów po sezonie. Podejdę do każdego zespołu. Przede mną Dąbrowa Górnicza, wielcy przegrani, zgadza się. Przegraliście ćwierćfinały, bo kolega wam rzucił w ostatnim sekundzie, Łojewski z Gliwic. Ważny kolega, ale kolega koszykarski. I co teraz po sezonie, co teraz? Kadra się liczy. I tu jeszcze się przygotowali mocno. Jak wam się podoba na kampie? Ja podejdę jeszcze do mistrzów Śląska, rocznika 97. Gratuluję wam mistrzostwa. SKM gratuluje mistrzostwa i myślę, że wstydu Polsce Śląskowi nie przyniesiecie i zajdziecie jak najwyżej w Polsce. Marzą wam się pewnie finały, tak? Wielki finał. Ścisły finał, finał. Przegraliście tylko jeden mecz w całym sezonie. Tak. Z Hartwigiem. Dlaczego? Bo mnie nie było. Z powodu, że było sobie. Nie, bo to było. Ale dzięki tej jednej porażce Hartwig dostał się do ćwierćfinału. Mogliśmy. Powinni wam podziękować. Trochę przez sezon. Spodziewaliście się zakończenia, tak dramatycznego zakończenia ostatniej kolejki? Znaczy, wyście już byli mistrzami. No. Nie spodziewaliśmy się tego, że Dąbrowa przegra. A że Hartwig wygra w Zabrzu? Tak? To ja podejdę do Hartwiga. Kolejni tutaj na kampie, Hartwig Katowice. Gratuluję. Rzutem na taśmę zakwalifikowaliście się do ćwierćfinału. Z miejsca którego? Trzeciego. To jest to dobre miejsce, bo gracie jutro już pierwsze play-offy ze Strzelcami Opolskimi. Pojutrze. Jakie przygotowania? Znacie tą drużynę? Ale po wynikach znacie, nie? Z tamtego sezonu to bardzo słabo wydają się. Jak myślisz, bo nie wiemy jeszcze punktacji, chyba zostaniesz królem Strzelców sezonu 2000. No, tak myślę. Albo Sewią. Czekamy na podliczenie. A największym sukcesem chyba jest dla ciebie ten awans do ćwierćfinału. Twój i drużyny. Jak wam się tutaj podoba na tym naborze do kadry po raz pierwszy? Teraz będziecie tylko czekać na wyniki. Czekaj, idziemy na zasięg, to zaraz tam pochodzę. Widzę, elegancko ci to idzie. Szybciej. Jeszcze szybciej. MKS Moc Katowice, 98 rocznik. No, 98. No, przed chwilą chłopcy skończyli kopertę. Za chwileczkę będą kolejne ćwiczenia, mierzenia. Tak jak mówiłem, w tym roczniku na razie najwyższy chłopak, który przekroczył 190 wzrostów, to ty. 191, przedstaw się. Paweł Kimek. Paweł, ale ja myślę, że za rok będzie tutaj więcej osób twojego wzrostu, a może nawet wyższy. Wiktor Sewioł, jeszcze kilka słów. Gratuluję wicemistrzostwa. Spodziewałeś się, że końcówka ligi będzie tak dramatyczna? Nie spodziewałem się, przede wszystkim nie spodziewałem się tylu zwycięstw Katowic. Nie spodziewałem się, ale podziękowaliście jako Jaworzno, podziękowaliście Hartwigowi Katowice, bo dzięki temu zwycięstwu zajęliście drugie miejsce. Sadzyński, podziękowaliście? Jeszcze nie. Nie było okazji. No ale jest tutaj, teraz okazja jest. Także będziecie gotowi. No gratuluję. Jakie plany daje na najbliższy czas? Mistrzostwo Polski. A tak słyszałem, że jutro szykujecie fajną, pojutrze fajną imprezę. Zaproszenie dla ciebie. Dziękuję. Co to będzie? Mecz. Dzieci, rodzice. Nauczycielami, błyszczami. Rodzicami, przyjaciółmi koszykówki, Jaworzna. Szefami hali. Kontra. My. Kto wygra? My. Zakładnik. O co? O Coca-Colę. Honora. Tu jest, panowie, tu jest Hartwig. Tu. Idziemy podziękować. A nie teraz będzie spotkanie. Ty słuchaj, ty koszykarski fryzury to ty nie masz. Ale umiejętności koszykarskie posiadasz. Wszyscy stoją, jeden przy drugim. Ja mnie się tutaj źle trochę nagrywa, bo to jest pod światło. No i tak nasza kadra wygląda, 97, nie ma tu szczególnie jakiegoś mega wysokiego zawodnika. Tu już trener chyba dzieli na, będzie jakiś meczyk.
Jeszcze tutaj są. To też jest bardzo ważne. Mikołajec. Jak tam po sezonie? Zadowolony? Szczęśliwy? Ale myślę, że wam się jak najbardziej należały te ćwierćfinały. Zgadaliśmy się, zapłacił mi. No właśnie, no. Żeby trafiali. Należało ci się, należało wam się. Tylko teraz pokażcie pazurki w ćwierćfinałach. My zawsze pokażemy. No, co?